Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w trzeciej części ceremonii pogrzebowej Krzysztofa Krawczyka. Właśnie widzicie, podjechał orszak bądź karawan z Krzysztofem Krawczykiem. Za chwilę pewnie będą wyjmować trumnę z Krzysztofem Krawczykiem. Nie wiem, czy chcę podejść bliżej, ponieważ przy bramie są bardzo duże tłumy. Widać rządowe auta. Pokażę Wam z góry, jak to wygląda. Tłumy są jeszcze większe niż wcześniej. Przyjechałam na ten cmentarz dokładnie o godzinie 12:30. Teraz jest bodajże godzina około 15:00, a naprawdę ludzie nadal się zbierają, chociaż już karawan przyjechał z Krzysztofem Krawczykiem. Policji jest bardzo dużo. Jak już mówiłem, jest bardzo dużo stacji multimedialnych, stacji internetowych, stacji telewizyjnych. Wszyscy są w tym. Wszyscy chcą w tym jednym dniu uczcić pamięć Krzysztofowi Krawczykowi. Jeszcze raz Was bardzo przepraszam, że będę mało Wam mówić, będę Wam mało tłumaczyć, ale bardziej się chciałam w dzisiejszym odcinku skupić na pokazaniu od środka, jak wygląda ceremonia pogrzebowa Krzysztofa Krawczyka, więc za to jeszcze raz bardzo przepraszam. Kwiaty są noszone do miejsca, w którym spocznie Krzysztof Krawczyk. Może mnie trochę zagłuszać, ponieważ nad nami leci dron telewizyjny, więc też za to bardzo przepraszam, chociaż to nie moja wina. A też w ogóle ta tam tuś leci paralotnią, chyba. Wszyscy są bardzo ściśnięci przed ramię, dlatego nie chcę tam podchodzić ze względów wiadomo jakich. Ludzie niektórzy nie mają maseczek. Za chwilę razem z
strumną będziemy podążać do miejsca spoczynku, żeby tam Wam nakręcić, co w tamtej części się dzieje, ponieważ tam są jeszcze kilka razy większe tłumy niż tutaj. Jak widzimy, kwiaty są wnoszone na miejsce, wnoszone na miejsce spoczynku. Jak już mówiłem, konwój jest trochę szybciej niż miał być, ponieważ start na godziny przyjazdu konwoju miała być to godzina 15, ale mamy godzinę, nie, no za 10 minut jest 15, no to można powiedzieć, że przyjechali na 15. Na razie trwam do przygotowania do pochówku Krzysztofa Krawczyka. Ceremonia pogrzebowa, biorą udział władze państwowe, władze miejscowe, artyści, jak już wspomniałam, politycy i inne
inna sławna, sławna bądź osoby na, w Polsce, żeby uczcić pamięć Krzysztofa Krawczyka. Jak widzimy, telewizje z całej Polski przyjechały, żeby kręcić ceremonię pogrzebową. Jest bardzo dużo busów, jest bardzo dużo telewizyjnych, jest bardzo dużo kamer. Myślę, że część trzecia na tej ceremonii pogrzebowej będzie najdłuższa, ponieważ jest, no, można powiedzieć, najbardziej interesująca. Naprawdę masa ludzi, mieszkańców tej miejscowości, po całej nawet Polski, mieszkańców Polski. No myślę, że na pewno dobrze Krzysztofa Krawczyka zjechało tutaj mieszkańców całej Polski. Może ja teraz zmienię pozycję, dojdę bardziej bliżej. Ja myślę, że to był zły pomysł, żeby przejść na inną pozycję, inne miejsce, ponieważ mniej widzę niż wcześniej. Chociaż nie wiem dlaczego. Z karawany nie jest wyjmowany. Wyjmowana trumna, jak widzimy. Samochód. Wrócę na to samo miejsce, gdzie stałem, ponieważ myślę, że to była zła decyzja, że zmienić miejsce.
widzę nic wcześniej. Ważne jest, żebyście to wy widzieli, ponieważ nie każdy z was miał taką okazję, żeby przyjechać tutaj na ten cmentarz i uczestniczyć w ceremonii pogrzebowej. Więc dlatego powstał ten materiał. Okej. Trumna jest wyjmowana z karawany, jak zatem zwał. Widziałam indyki, że już jest wyjmowana trumna z tym zakrzykiem. Chyba. Albo po prostu mi się przewidziało coś. Ale jestem trochę zmęczony, ponieważ na tym cmentarzu spędziłem plus minus 2 godziny, więc trochę się zmęczyłem. O, to jest dobrze, naprawdę. Boję się trochę tam pójść, ponieważ są tam takie tłumy, że no nie ciekawie to wszystko wygląda. Chyba ci panowie już zapomniałem, jak oni mają na jak oni się nazywają. Będą brali tą trumnę, tak, biorą je trumnę na barki i będą. Proszę zobaczyć. Piękna trumna z legendarnym polskim, z polskim piosenkarzem Krzysztofem Krawczykiem. Jest to naprawdę bardzo smutny moment w historii Polski. Historii polskiej muzyki. Na pewno zmienił on coś, to wydarzenie zmieniło coś w historii polskiej muzyki. Rodzina, mieszkańcy, rodzina, politycy, władzy miejscowej, władzy ogólnopolskiej. Ja będę się kierował za trumną. Nie będę przed głównym wejściem, głównym przejściem, ponieważ są tu tłumy ludzi. Będę się kierował powoli między nagrobkami. Będę wam teraz pokazała. Trumna podąża tam z Krzysztofem Krawczykiem. To jest naprawdę bardzo smutne wydarzenie. Aura jest też bardzo smutna. Podejdę trochę bliżej, może troszeczkę. Będę wam filmował z tego miejsca, ponieważ tam już jest
słyszałam, że sama ceremonia ma trwać krótko, żeby mieszkańcy okolicznych wiosek, okolicznych miejscowości i tej miejscowości, w której jest cmentarz, i całej Polski mogli złożyć kwiaty i oddać hołd. To odeszło z biegiem lat. Cóż wart jest dziś niewczesny żal, że los wziął to, co dał? To, co dał nam świat, niespodzianie zabrał los. Cóż wart jest dziś niewczesny żal, że los wziął to, co dał? Dziś, gdy stoimy przy trumnie wielkiego piosenkarza, brawnego artysty, kolorowego trubadura i polskiego Elvisa Presleya, człowieka, który był legendą już za życia, Krzysztofa Krawczyka, znowu przypominamy sobie o nieuchronności śmierci. W każdej sekundzie, również w tej chwili, ktoś na świecie wydaje swój ostatni oddech. Ale śmierć jest częścią życia, powtarzał bohater filmu Forrest Gump. Tak, śmierć nie jest tragicznym.